Be vegan. Make peace. Each of Master's disciples has similar, different, or more inner spiritual experiences and/or outer world blessings. These are just some samples. Usually we keep them to ourselves, as per Master's advice. Przyjęłam inicjację zupełnie niedawno. Opowiem Państwu króciutko o moich doznaniach. Jedno było bardzo piękne. Kiedy zawędrowałam gdzieś wysoko, wysoko, chyba do jakiegoś nieba, nie wiem do jakiego, zobaczyłam Jezusa. Zadawałam Mu pytania i uzyskiwałam odpowiedzi. One były bezgłośne, ale one były zupełnie czytelne, jasne i zrozumiałe. Potem mistrzyni Chinkai się zjawiła i huśtała się z Jezusem na takiej złotej huśtawce. Jak już się przestali huśtać, to tak się jakoś połączyli, zlali się niejako i emitowali chęt gdzieś wysoko w kosmos. I w ten czas przekonałam się, że to, o czym mówiła mistrzyni w książkach, że to jest ta sama moc, tylko w różnych epokach historycznych i w różnych ciałach, że to jest prawdą. Po prostu, że jest to moc Boga, która się demonstruje w różnych ciałach, w różnych okresach historycznych. To było bardzo piękne doświadczenie. Może jeszcze jedno. Zawędrowałam w medytacji na planetę, na której były piękne skały z kryształów górskich. Wszystkie skały, wszystkie góry były z kryształów górskich. Były takie małe stawy. Dno tych stawów było ze szlachetnych kamieni. Duży wodospad, który tworzył jezioro. Ja się w tym jeziorze wykąpałam i wyszłam taka, no, czysta, lekka, szczęśliwa i radosna. Wędrując dalej na tej planecie, zobaczyłam przepiękną roślinność, przepiękne plantacje owoców, kwiatów, owoce takie, których nigdy nie widziałam i których nie ma u nas na Ziemi. Potem zobaczyłam pracę istot tam będących, jak pięknie, cicho, harmonijnie, spokojnie pracują, jak dokonują tych zbiorów, jak je magazynują. To było takie piękne, że pomyślałam sobie, że byłoby dobrze i wierzę w to głęboko, że pod przewodnictwem naszej mistrzyni Chinkai, która jest niewątpliwie w moim przekonaniu przewodnikiem duchowym na kuli ziemskiej na pewno, możemy też wkrótce będziemy w ten sposób pracować. Vegan. Road to Heaven. Each of Master's disciples has similar, different, or more inner spiritual experiences and/or outer world blessings. These are just some samples. Usually, we keep them to ourselves, as per Master's advice. To watch and download more testimonies, please visit suprememastertv.com/2-heaven.